Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy sobie o kaszlu. Jak szybko pozbyć się kaszlu. Nazywam się Michał Richter, jestem akupunkturzystą. Zajmuję się medycyną chińską od 20 lat. Więc jak możecie podejrzewać, z kaszlem mam trochę do czynienia. Dzieciaki chorują, dorośli chorują. Tego jest mnóstwo. Przez cały rok. Ale o tej porze roku, grudzień, styczeń, w szczególności jest dużo przypadków kaszlu. Opowiemy sobie o tym, co to jest kaszel, skąd się bierze kaszel i co Wy możecie zrobić w domu, żeby skrócić okres kaszlowy. Dziwnie brzmi, ale niech będzie. Zapraszam. Ok, pamiętajcie, że mówię z perspektywy medycyny chińskiej. Kaszel. Kaszel jest zły, czy kaszel jest dobry? Kaszel jest dobry. Każdy objaw organizmu, każde schorzenie, dolegliwość, a patrzymy z perspektywy holistycznej, każdy objaw to jakaś tam próba organizmu poradzenia sobie z sytuacją. A czym jest kaszel? No kaszel to próba rozprężenia klatki piersiowej. Czyli co się musi blokować? Więc musimy sobie zadać pytanie, skąd się bierze kaszel? Co jest przyczyną zaciśnięcia klatki piersiowej? No, przyczyna może być wewnętrzna, czyli mamy infekcję, ale najczęściej spotykamy się jednak z syndromem, który nazywamy w medycynie chińskiej zimnym, czyli łapiemy przeziębienie. I tak, po pierwsze to może być stan ostry, czyli łapiemy przeziębienie, drapie w gardle, woda leci z nosa, ogólne złe samopoczucie, jesteśmy niewyraźni i co? I pokasłujemy. W ten sposób. Co należy wtedy zrobić? O tym już popełniłem film. Możecie znaleźć, jak leczyć przeziębienie. Musimy się rozgrzewać, czyli picie lipy, ogrzewanie stóp. O tym wszystkim już mówiłem. Bardzo często jest tak, że syndrom zimna staje się przewlekły. Jest powikłaniem albo przeziębienia, albo przewiania, czyli wpływu czynników fizycznych, klimatycznych, albo pozostaje po infekcji wirusowej, bakteryjnej czy grzybiczej. Niezależnie od tego, a czy jest to czynnik fizyczny, czy jest to czynnik biologiczny, medycyna chińska mówi o tym, że jest zastój, czyli tak zwane zimno. Zimno zamraża przepływ energii i blokuje ścianę klatki piersiowej. No i bardzo często, dlatego właśnie kręcę ten film, bo tych przypadków w ostatnich dniach jest dużo, a bardzo często jest tak, że objawy mijają, a kaszel pozostaje. Dlaczego? Ponieważ pozostaje zblokowanie ściany klatki piersiowej. I musimy wspomóc organizm w tym, żeby pozbyć się tego zimna, żeby pozbyć się tej blokady. I teraz tak, możemy działać albo ogólnoustrojowo, jak wspomniałem, film o przeziębieniu już jest, czyli musimy działać na potnie. Pocenie się jest naturalnym mechanizmem organizmu pozbywania się zimna. Jeśli człowiek jest w miarę zdrowy i łapie przeziębienie, to bardzo często, to słyszę od pacjentów, w nocy pocą się jak kury wyścigowe. A muszą budzą się w nocy, muszą przebierać piżamy, naprawdę, które są naprawdę mokre. To jest naturalny mechanizm. Czyli mamy zimno, musimy działać na potnie. Ale co? Część z naszych organizmów nie poci się. Nie poci się wystarczająco dużo i intensywnie i musimy te poty wspomóc, więc pijemy lipę, rozgrzewamy organizm, moczymy stopy w gorącej wodzie z imbirem. Jak leczyć przeziębienie? Link poniżej w opisie. Ogólnoustrojowo. Ale co możemy zrobić ze ścianą klatki piersiowej? Przód, tył, obręcz barkowa, kark. Musimy to odblokować. Po pierwsze, bańki. W każdej aptece. Jeśli nie kupicie, to możecie zamówić szklane bańki bezogniowe, czyli macie bańkę, mam nadzieję, że uda mi się wmontować tutaj jakieś zdjęcie, krótki film, bańkę z taką ssawką, dwa razy zaciągacie i bańka się trzyma. Trzymacie ją 10-15 minut. A co ciekawe, część dzieciaków lubi te bańki, pomimo że na początku szczypią, pieczą, ale są w stanie wytrzymać. Z pomocą przychodzą telefony, tablety, telewizory, chwilę wytrzymają. Ważne jest, żeby po takich bańkach nie wychodzić na zewnątrz, a pilnować, żeby nie było przeciągów, żeby nie było chłodno. Generalnie z doświadczenia moich pacjentów i ich opowieści, a następnego dnia już normalnie funkcjonują, ale danego dnia, kiedy są bańki stawiane, pilnują komfortu cieplnego. W których miejscach je stawiać, też mam nadzieję tutaj gdzieś wrzucić zdjęcia. Poznajduję zdjęcia moich pacjentów, ich pleców z bańkami albo po bańkach. Bańki działają super.
między innymi odblokowują powierzchnię, czy tam ścianę klatki piersiowej. Dalej, nie macie baniek, boicie się baniek, co możecie zrobić? No to stary, domowy sposób. Kiedyś można było kupić spod lady, teraz spokojnie, legalnie można kupić w sklepie, a smalec gęsi, tłuszcz gęsi. No, rozgrzewa, nawilża ścianę klatki piersiowej, działa rozgrzewająco. Super rzecz. Na noc wsmarowujecie w ścianę klatki piersiowej dzieciaka, partnera, swoją osobą, tylko z tyłu jest trudno, nie każdy potrafi. Ok? Smarujemy klatkę piersiową i ubieramy coś przylegającego i znowu komfort cieplny. Co jeszcze możemy zrobić? Nie mamy baniek, nie mamy smalcu gęsiego. No to bierzemy Amol, jest lokowanie produktu, jakiś preparat ziołowy, alkoholowy i też wcieramy w ścianę klatki piersiowej. Nie mamy ziołowego produktu alkoholowego, no to bierzemy produkt alkoholowy. Niech to będzie wódka spirytus, rozgrzewa, poprawia mikrokrążenie. Trzeba wetrzeć i znowu ciepło się ubrać. Odblokować ścianę klatki piersiowej. Ok, i to robimy wtedy, kiedy już jest źle. No i teraz tak, zastanówcie się, co robi zimno, co robi wiatr, czyli przeziębienie, przewianie albo infekcja wirusowa, a? Blokują ścianę klatki piersiowej. Więc zadajmy sobie pytanie, czy jeśli ćwiczylibyśmy oddech na bieżąco, kiedy jesteśmy zdrowi, to zachorujemy łatwiej czy trudniej? Odpowiedź wydaje się być oczywista. Więc co możemy zrobić? Po pierwsze, aktywność fizyczna, aerobowa, jednostajna. Do tego zachęcam od dawien dawna. Codziennie postarajcie się 10 minut spacer szybkim krokiem. Często ludzie mówią, że chodzą na spacer z psem, no ale te psy bywają różne, więc czasami to jest z nóżki na nóżkę. A tutaj chodzi o jednostajny, szybki ruch z pogłębionym oddechem, ewentualnie z drobną zadyszką. Nie za dużo, ale regularnie. Ok, ale ćwiczenia oddechowe, jest ich mnóstwo. Ja lubię Wima Hofa, ale są takie śmaki i owaki. Do czego Was zachęcam? 2-3 razy dziennie, przez minutę. Oddychajcie w ten sposób, że nabieracie powietrza, otwieracie klatkę piersiową, przy wydechu wydychacie i się zamykacie, zwijacie. Przy wdechu znowu otwieracie się. Bardzo wiele ćwiczeń oddechowych bazuje na tym ćwiczeniu. Minuta, dwie minuty, 2-3 razy dziennie. Rozprężajmy klatkę piersiową. Jest kolejne ćwiczenie, które dość dobrze działa na ścianę klatki piersiowej, a 10 oddechów wykonywanych w ten sposób, że stajecie prosto, trzymacie ręce przed sobą w ten sposób, nabieracie powietrze i staracie się rozszerzyć klatkę piersiową, rozszerzacie ją, a przy wydechu staracie się utrzymać to rozszerzenie. Nagle można zauważyć, że zaczynają pracować mięśnie głębokie grzbietu, które pomagają utrzymać rozszerzenie ściany klatki piersiowej. Warto? Oczywiście, że warto. A niewiele czasu Was to będzie kosztowało. A poza korzyścią na ścianę klatki piersiowej, układu oddechowego, jak myślicie, Wasz organizm będzie lepiej czy gorzej dotleniony? Czy lepiej jest mieć lepiej dotleniony, czy gorzej dotleniony organizm? Korzyści znacznie przewyższają nakład czasu i energii, jaki wkładamy w te proste ćwiczenia. Pamiętajcie o filozofii Kaizen. Filozofia drobnych zmian. 5 minut spaceru niech będzie. 1 minuta ćwiczeń oddechowych. Zmiany muszą być na tyle małe, żeby nie wywoływały lęku. Bo jeśli postanowicie sobie, że a dobra, aktywność fizyczna, Jezus Maria, 3 godziny treningu w ciągu tygodnia, gdzie ja to zmieszczę w kalendarzu? Albo ćwiczenia oddechowe, muszę jechać na warsztat 3-dniowy. Też super sprawa, zachęcam. Ale to może być trudne. Minuta pogłębionego oddechu dziennie. 5 minut spaceru przyspieszonym krokiem. Do tego Was zachęcam profilaktycznie. Pamiętajcie, przedłużający się kaszel jest wynikiem zastojowego zimna, tak to nazywamy w medycynie chińskiej. Trzeba rozprężyć ścianę klatki piersiowej, czyli oklepywanie, amol, spirytus, bańki, to o czym mówiłem, i od wewnątrz działamy profilaktycznie, pogłębiony oddech. Uwalniajmy naszą klatkę piersiową. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, możecie polubić ten film, możecie zasubskrybować ten kanał, za co Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.